propagatorem zdrowia, promotorem, autorem kilku książek na tematy zdrowotne. Witam Pana bardzo serdecznie. Panie Witam Marcin. Również ponownie. Książka Zdrowe kobiety rodzą zdrowe dzieci to jedna z Pana pozycji właśnie książkowych. Kładzie Pan tam przede wszystkim właśnie nacisk na to, że zdrowe dzieci tylko ze zdrowo odżywionych i zdrowych kobiet, tak? I mężczyzn. I mężczyzn również. No oczywiście, rodzice powinni być zdrowi, przygotowani do rodzicielstwa, bo jeśli oni są chorzy, to i dzieci wykazują tendencję do tego, żeby być słabymi i chorymi, a nie o to przecież chodzi. Czy trudno jest promować, czy trudno jest właściwie szerzyć tą wiedzę dla młodych rodziców? To wszystko w rękach środków masowego przekazu. My, ci podobnie myślący do mnie, którzy chcą coś dobrego zrobić na lepsze, to w pojedynkę bardzo trudno. Staramy się z całą pewnością, ale informacja musi docierać do ludzi w taki czy w inny sposób. A później bezpośrednie spotkania, jeśli ludzie mają efekty, no to jest kontynuacja, przekaz jednej osobie, drugiej osobie i w ten sposób się to rozwija. Gdyby były możliwości większe, to pewnie człowiek by korzystał, ale niestety no nie wszyscy mają dostęp do środków masowego przekazu. I w związku z tym ta świadomość ludzi, owszem, pomału idzie w górę, ale to stanowczo idzie zbyt wolno, ponieważ w międzyczasie wielu ludzi niepotrzebnie cierpi, choruje, a nawet umiera. Które pokolenie można byłoby zagwarantować, że będzie zdrowe, jeżeli obecnie rodzice mogliby zapewnić dobre odżywianie siebie i potem? To nie jest takie chyba proste. Ja myślę, że rodzice przygotowani do rodzicielstwa, czyli leczeni profilaktycznie, prewencyjnie, jeśli usunie się u nich przyczyny potencjalnych zaburzeń, jakie mogą wystąpić, czy usuną z siebie te wszystkie substancje, które ich trują, nawet o tym nie wiedząc, jeśli dostarczy im się te składniki, które możemy nazwać prozdrowotnymi, niezależnie czy są to witaminy, minerały, aminokwasy, kwasy tłuszczowe i tak dalej, to myślę, że przygotowanie takich rodziców przez około 6 miesięcy spowoduje dramatyczne obniżenie możliwości, bo nikt nigdy nic nie może zagwarantować w 100%, ale dramatycznie obniży możliwość zachorowania dziecka. Że dziecko będzie się rozwijało prawidłowo, że matka będzie karmiła, że urodzi naturalnymi siłami, a nie coraz bardziej popularnym i nie najlepszym rozwiązaniem, jak są cesarskie cięcia, które powodują, że dzieci urodzone w ten sposób są generalnie dziećmi dużo dalece słabszymi od tych, ponieważ nie nabywają podstawowym w pierwszym okresie kontaktu ze światem tych czynników immunologicznych, że tak powiem, jakie zdobywa się podczas porodu w sposób naturalny. Panie Jerzy, ja chciałbym poruszyć teraz temat antybiotyków. Jakie ma Pan tutaj zdanie? Lekarze dzisiaj przepisują w zasadzie na wiele chorób. Często nie zastanawiają się, nie zwracają uwagę na inne na objawy choroby, które dotyczą pacjentów. Przepisują antybiotyki, które często mogą powodować nawet powikłania, nie wiem, kardiologiczne. To wszystko sprowadza się do tak zwanej rutyny lekarskiej. Antybiotyki mają swoje miejsce w medycynie, ponieważ niejednemu uratowały życie, ale dzisiaj stało się to tak nagminne i świat medycyny zapomniał,
że my nigdy nie wygramy z patogenami, ani z bakteriami, ani z wirusami. One są tak zaprogramowane, że na wszystko potrafią się uodpornić. W związku z tym na rynku medycznym brakuje już w niewielu przypadkach, przy wielu schorzeniach tego typu bakteryjnych czy wirusowych leków, ponieważ jest to przepisywane nagminnie. Drugi aspekt to jest to, że ludzie biorą, przerywają w połowie kurację, następują wszelkiego typu zaburzenia. Często jest tak, że na infekcje wirusowe lekarze bezwiednie przepisują antybiotyki, co oczywiście jest potężnym błędem medycznym. No i w związku z tym ludzie coraz bardziej chorują, ponieważ antybiotyki, jeśli ratują życie, ale potrafią i zabrać i życie, ponieważ osłabiają, a przede wszystkim burzą florę bakteryjną w jelitach, a tam, jeśli ona jest zburzona, to kwestia czasu, ale każda choroba może się przytrafić człowiekowi. Probiotyki, symbiotyki, jest pan za tym, czy bardziej naturalne jeszcze metody? Well, jest wiele możliwości. Przede wszystkim nie należy uśmiercać żywności i w miarę kupować ją tak ekologicznie wzrastającą, jak to jest możliwe, z odpowiedzialnych i prawdziwych źródeł, bo ja tutaj widzę, obserwuję to, będąc w Polsce, jest ogromne oszustwo na tym polu. To jest raz. Nie uśmiercać żywności. Po drugie, kiedyś, podam taki przykład, kiedyś rolnicy robili, kisili liście z buraków, robili kiszonki. Podawano krowom, bydłu w ogóle kiszonki, które mają to do siebie, że promują wzrost tak zwanych dobrych bakterii. Dzisiaj w zamian promuje się różnego typu jakieś środki zastępcze, zapominając o tym, że my się nie zmieniliśmy jako ludzie. Zmienia się tylko środowisko i my musimy, powinniśmy stosować sprawdzone od wieków metody i zacząć od nich, a później ewentualnie proponować rzeczy, które, no, nie da się ukryć, no nic nie jest na tym świecie za darmo. Ale zacznijmy od tych chociażby kiszonek, od kiszonego. Nie wszyscy mogą to, nie tolerują. Czasami ludzie, którzy mają zakażenia różnego typu, drożdżaki i tak dalej, mają inne problemy z układem pokarmowym, nie jest wskazane dla nich lub po prostu nie tolerują z różnych powodów kiszonego, no wówczas należy zastosować probiotyki, ale z tymi probiotykami to też widzę dużo matactwa, ponieważ niewiele firm na rynku, które produkują probiotyki, dają gwarancję na opakowaniu, na tych probiotykach, że tamte probiotyki są w deklarowanej ilości wraz z datą terminu ważności. Ludzie czasami kupują, bo stało się modne, probiotyki, z różnych powodów są bardzo wskazane. Po prostu ufają, a 90% producentów, tak się mniej więcej składa, nie daje takich gwarancji i kupują de facto placebo. Płacą duże pieniądze i kupują placebo. Czyli coś, co nie działa, jedynie jak działa, owszem, jak tabletka cukrowa. Jest niewiele firm tu w Polsce, które produkują, mają probiotyki, które spełniają tego typu gwarancje, że jest tam ich i odpowiednia ilość i szczepów i ilościowo, i że one tam są wraz z terminem ważności. Taką firmą tutaj ja sobie czasami kupuję te probiotyki, bo jestem zwolennikiem też kiszonego, z firmy tutaj kanadyjskiej skądinąd, Acuna.
Ja korzystam z tych probiotyków, jeśli uważam, że powinienem takowe zażyć. Witamina C? Tu też jest dużo pytań nasuwa się, które można by było określić jako naciąganie ludzi w różny sposób. Język marketingu nie zna granic czasami. Dziś wmawia się ludziom jakieś formy różnego rodzaju witamin. Wiadomym jest, że to wszystko, co my dziś kupujemy na rynku, to nie jest witaminą. A jeśli już jest witaminą, to w szczątkowej ilości, która nie robi żadnej różnicy na zdrowiu. Generalnie podaje się ludziom kwas askorbinowy, który jest częścią witaminy C, nazywając go witaminą. Oczywiście to jest kłamstwo. Kwas askorbinowy nie jest witaminą C. I jeśli tam gdzieś kto pisze, napisane jest naturalna witamina C i podane jest tam dzika róża przykładowo, czy owoc aceroli i załóżmy tego jest tam 1000 mg, to wiadomo, że witamina C jest w postaci kwasu askorbinowego, bo chcąc uzbierać 1000 mg witaminy C z płatków jakiejś tam dzikiej róży, to by były ogromne koszta tego wszystkiego. A wszelkie badania, jakie były prowadzone o zastosowaniu tak zwanej witaminy C, były prowadzone na kwasie askorbinowym. Czasami ludziom promuje się askorbinian sodu jako alternatywę, żeby, nie wiem, po to, żeby się wyróżnić, zdobyć swoją półkę na rynku. Uważam to za działanie w wielu przypadkach, w bardzo wielu przypadkach jako niekorzystne. Zamianę kwasu askorbinowego na, załóżmy, askorbinian sodu, czy jakąkolwiek inną formę wymyśloną kwasu askorbinowego. Chociażby z tego powodu, że askorbinianie sodu na 1000 mg tego kwasu askorbinowego, tam jest około 150 mg sodu. Ludzie dzisiaj mają dość sodu. Z tego, co widzę po analizie włosa, generalnie ludziom niepotrzebny jest sód, tym bardziej tym ludziom, którzy mają problemy z ciśnieniem krwi. Zaburzenia mają elektrolitów. Tych ludzi też jest ogromna masa. Nie wolno nic wciskać ludziom w ciemno. Taka jest moja opinia. Bardzo indywidualnie i nie przeginać, że tak powiem. Jeśli od lat sprawdzonym jest, że kwas askorbinowy działa, dzisiaj widzę to w Polsce wszyscy L-askorbinowy, oczywiście lewoskrętny, czy lewoskrętny, czy prawoskrętny, ten kwas askorbinowy, wzór chemiczny jest dokładnie taki sam. Także jeśli chodzi tutaj o witaminę C, jest jeszcze wiele innych takich fenomenalnych rzeczy, które napotykam. Dzisiaj popularność zdobyła, i to chciałbym kilka słów wyjaśnienia, zdobyła witamina K z różnych powodów. Pod kryptonimem M7. Co, jak mnie uczono, to witamina K jest w dwóch z źródeł. Pochodzenia zwierzęcego, to jest witamina K2 i witamina K1, pochodzenia roślinnego. Witaminę K2 pięknie można otrzymać z pożywienia. Witaminy K2 produkują jelita, jeśli są zdrowe. Bakterie, znaczy, chciałem w jelitach. Witaminę K1 organizm również może sobie przetworzyć na K2. K2 ma inne działanie, K1 ma swoje działanie. K1 generalnie powinno spożywa się, dostarcza się do organizmu, bo ona ma wpływ na
na kondycję naszą, naszej krwi. Z kolei K2 jest wprowadzana do organizmu między innymi po to, żeby wprowadzać wapń do kości i zębów. Jakkolwiek by na to nie spojrzeć, możemy brać witaminy K2 ile chcemy, jeśli nie upłynnimy wapnia najpierw, jeśli nie upłynnimy go za pomocą magnezu w odpowiedniej proporcji do wapnia, to nam 2, nawet AM7 nie pomoże. To jest takie działanie. Ale z kolei magnez jaki? W jakiej postaci? Przyswajalny, bo są bardzo nieprzyjazne postacie magnezu. Najczęściej leżą na półkach tlenki magnezu, to one są bardzo słabo przyswajalne. Cytrynian? Są różne formy, jest wiele form magnezu. No, cytrynian z całą pewnością jest lepszą formą, aniżeli tlenek magnezu chociażby. Także tu troszeczkę namawiałbym wszystkich do podniesienia swojej osobistej świadomości. Bo jak powiedziałem, przemysł alternatywny też próbuje zarobić na zdrowiu człowieka. Najważniejszym w tym wszystkim, żeby była świadomość. I wówczas nie tylko zaoszczędzimy na zdrowiu, ale i na portfelu. Panie Jerzy, młodzi mężczyźni, problem z prostatą, który zazwyczaj, może nie zazwyczaj, ale często prowadzi do nowotworów. Czy współczesna medycyna poradzi sobie kiedykolwiek, żeby ten nowotwór nie był przyczyną tak częstej śmierci? Więc podejrzewam, że medycyna akademicka wiele już tutaj nic nie ma do zrobienia, bo ona już to, co ma zrobić, to zrobić. Albo wycina, albo naświetla. Albo truje człowieka chemią. A wiadomo, że problemy z prostatą mają wiele czynników prowokujących do jej stanów zapalnych, powiększenia, do nowotworów. Problemem jest w tym, akurat ten problem dość przystępnie opisałem w grabarzu. Problemy hormonalne wśród kobiet i z prostatą u mężczyzn, kwestionując prawdziwość odczytów testów PSA. Dzisiaj komórki nowotworowe można odnaleźć w gruczole prostaty nawet u mężczyzn powyżej 30 roku życia. Nie jest to powód jednak do tego, żeby dramatycznie ingerować. Jest coś takiego znanego w medycynie jak metoda stałej obserwacji gruczołu. Wiadomym jest, że problemy z tego typu wśród mężczyzn są jakby ekwiwalentem, w cudzysłowie, tego, co się dzieje wśród kobiet. Nowotwory piersi, nowotwory, zmiany w narządach ich, narządach rodnych, nowotwory jajników i tak dalej. Ma to wszystko, na to wpływ ma oczywiście środowisko. Środowisko jest dzisiaj estrogennym morzem. My żyjemy w dominacji estrogenów. Stąd też tyle chorób kobiecych, między innymi u mężczyzn z prostatą. I trzeba zaznaczyć, że już 5% mężczyzn, nie wiem jak w Polsce, ale tam jest, w Ameryce jest około 4 czy 5% mężczyzn, mają już nowotwory piersi. To jest właśnie wpływ tak zwanych ksenoestrogenów, czyli obcych substancji chemicznych, pochodzenia najczęściej ropy naftowej, które przypominają estrogen chemicznie. I one oddziałowują i burzą całą gospodarkę hormonalną, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. Stąd u mężczyzn można dzisiaj zaobserwować, wielu mężczyzn ma powiększone piersi, zachowują się może nie tak, że nie wiedzą, czy założyć spodnie, czy spódnicę. To jest wszystko wpływ estrogennego środowiska. I o tym nie można zapominać.
kiedy bierzemy się za rozwiązywanie problemu z prostatą, to często możemy zaobserwować w badaniach toksykologicznych, że z różnych powodów w prostacie umiejscowia lubi przebywać rtęć. Z różnych powodów. No, metale ciężkie mają lipofiliczne tendencje, czyli chowania się w tkance tłuszczowej również. Ale często są to wywołane problemy z prostatą z niedoborów cynku. No właśnie, niedobór czy nadmiar też? Niedobór cynku. Niedobory cynku lub wręcz zaburzenia, czego nie stwierdzisz na podstawie badania krwi. Niedoborów cynku w stosunku do miedzi. To są częste powody różnych problemów z prostatą. Oczywiście nakładanie się na siebie tony chemikaliów, perfumów i tak dalej, kosmetyków generalnie ogólnie. Także jest wiele czynników, na które trzeba zwrócić uwagę, między innymi również na funkcjonowanie tarczycy. A nade wszystko, jeszcze raz podkreślam, że wszystko zaczyna się od przewodu pokarmowego i tam trzeba zacząć działania inspirujące ewentualnie dalsze działania, sugerujące zmianę tego czy tamtego, czy działania medyczne. Co panu mówią lekarze? Czy spotkał się pan już z jakimiś opiniami? Z opiniami na temat czego? Na temat szerzenia wiedzy przez pana, bo nie wiem, jak pan jest odbierany przez środowisko lekarskie. To są, tak jak w każdym środowisku, są ludzie przychylni, otwarci i są ludzie, którzy wręcz nazywają kpiną, czy matactwem, czy szarlatanerią, poważną wiedzę medycyny środowiskowej. Medycyna środowiskowa to nie jest wytwór jakiejś tam maslanki, tylko pracowali nad nią od wielu, wielu lat bardzo największe umysły biochemików, lekarzy różnej specjalizacji, toksykolodzy, cała gama. Pytam dlatego, że chciałbym, nie wiem, dowiedzieć się, czy istnieje kiedyś możliwość połączenia tych dwóch metod, akademickiej i tej środowiskowej. Padło to już chyba pytanie, za mojego życia prawdopodobnie do tego nie dojdzie, bo za małe przebicie jest ludzi myślących niezależnie. W związku z tym będzie to wymagało trochę czasu, ponieważ korporacje tak łatwo się nie poddają. Akordian wiemy, jak to się jego walka skończyła. Jednemu nie po drodze, to muszą być ludzie. A ludzie często mają tendencję, że każdy pcha swoje. Każdy promuje swoje. Nie ma takiej tendencji, żeby złączyć siły i przeciwstawić się tej masowej dezinformacji, jaka ma miejsce, a której być nie powinno, jeśli chodzi o medycynę. Ale to już trochę zmierza w tym kierunku. Przede wszystkim ta świadomość. Tak, ale pytanie było konkretne. Czy wierzę? Ja nie wierzę, że to się zmieni za mojego życia. Ale ktoś musi to zacząć, a już zaczęli to o wiele mądrzejsi ode mnie i co? I nadal raczkujemy. Na czym polega oczyszczanie układu limfatycznego? Powiem tak, układ limfatyczny, on dopiero funkcjonuje, jak my się ruszamy. A my mamy dzisiaj niestety, tak nas pokierowało nasz cywilizacyjny postęp, że mamy stacjonarny tryb życia częściej. On funkcjonuje dopiero wówczas, kiedy my się ruszamy. Niemniej często jest przeciążony właśnie z powodu dominacji toksycznych substancji nad możliwościami, jakimi jest, my dysponujemy w samoobronie przed nimi. I wówczas co się dzieje? Układ limfatyczny to jest podstawa immunologii. Migdałki, węzły chłonne, grasica, nawet wyrostek robaczkowy, jelita i tak dalej.
To jest podstawa systemu immunologicznego. Jeśli tu są zaburzenia na poziomie, skoncentrujmy się teraz na układzie limfatycznym, to nie mamy czynników do samoobrony. Limfocyty to przecież tworzone są w układzie limfatycznym. I dlatego też układ limfatyczny trzeba dbać jak o każdy inny układ. Czy to pokarmowy, czy krwionośny. Ja przywiozłem ze Stanów Zjednoczonych, zdecydowałem się na zakup urządzenia, w którym włączonych zostało wiele tak wymyślnych, że tak powiem, ja się na tym specjalnie nie znam, bo nie jestem fizykiem kwantowym ani chemikiem, ale z tego, co zanim zdecydowałem się na zakup tego urządzenia, rozmawiałem z lekarzami, którzy już je stosują od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Co on powoduje? On powoduje, to urządzenie oczyszcza. Ale co to jest za urządzenie? To jest urządzenie, w których, jak powiedziałem, jest kilka technologii. Szczegółowiej to można poczytać sobie na mojej stronie na temat, bo to nie jest, że zamkniemy to w jednym zdaniu, a tym bardziej, że ja nie jestem fachowcem. Ja wiem, że to urządzenie funkcjonuje i to dobrze funkcjonuje, dzięki Bogu. Jest i zjawisko promieniowania elektromagnetycznego, są promienie podczerwieni, przenoszone są molekuły ozonu, tlen przetwarza się w urządzeniu na ozon i to jest, przechodzi wraz z promieniami, z cząsteczką czy molekułami światła podczerwieni, przechodzi na wskroś, potrafi zjawisko elektroforezy, czyli zresztą skądinąd stosowanej w medycynie akademickiej, powoduje, że urządzenie to potrafi rozpoznać mutanty, substancje obce w organizmie i potrafi je niszczyć, oddzielać limfocyty na przykład od wody, czego typowym zjawiskiem jest szczególnie u kobiet, kiedy wycięte są węzły chłonne przy mastektomii, usuwaniu piersi, najczęściej usuwane są niestety węzły chłonne, powstaje zjawisko tak zwanej edemy, bardzo bolesnego obrzęku limfatycznego. Po operacjach plastycznych obrzęki limfatyczne, to jest wszystko układ limfatyczny i to urządzenie to powoduje, że system limfatyczny jest oczyszczany i to, co powinno być wydalone z organizmu, jest usuwane na zewnątrz. Włącznie z patogenami są niszczone patogeny, których jest kilkakrotnie więcej do zaobserwowania aniżeli we krwi. To wszystko razem, ta kombinacja tych technologii powoduje, że urządzenie to jest na tyle skuteczne, że pomaga, szczególnie jeśli chodzi, są przypadki nie tylko edemy, ale i chorób nowotworowych, że bardzo jest pomocne i są przypadki, które zdarzyło się, że miałem już kilka przypadków takich, że zostały uratowane piersi u kobiet, uchroniły się przed ingerencją chirurgiczną. Rozumiem, że w Polsce nie ma obecnie wiele tych urządzeń? Są dwa tego typu urządzenia, w Katowicach i w Nowym Targu. Czyli u Pana? Tak, tak. Także niemniej należy podkreślić, że samo urządzenie, o ile ono ma swoją skuteczność, to doskonałe rezultaty dopiero uzyskuje się, kiedy określi się powody danego schorzenia, przeanalizuje się na podstawie analizy włosa biochemię danego pacjenta i do tego ustali mu się odpowiednią suplementację,
i odpowiedni sposób żywienia. Panie Jerzy, czy za pomocą diagnostyk, które Pan stosuje, można trafnie sprawdzić, czy w organizmie znajdują się jakieś pasożyty i jak sobie radzić z pasożytami? Wie Pan, to zależy, jakie pasożyty. Na różne pasożyty są różne metody. Najlepiej to nie przebywać wśród pasożytów i wtedy się uchronimy przed pasożytami. Ja czasami jestem za tym, przede wszystkim, jeśli są już pasożytów, to pierwszą taką radą dla wszystkich, bo to nie można tak tutaj jednoznacznie powiedzieć, co komu powinno się, ale nade wszystko uchronić się przed słodkościami, wszelkimi postaciami cukru. To jest pierwsze. Po drugie, ja jestem tutaj czasami za tym, w zależności jaka jest forma pasożytnicza. Czasami preferuję nawet zastosowanie, nie ma co się bawić w oczyszczanie tego, tamtego i tak dalej, ziółka, owszem, one są pomocnicze, ale czasami warto sięgnąć po farmaceutyka i zrobić to szybko i sprawnie. W tym przypadku? W tym przypadku. Trzeba, należy czasami korzystać z rozwagą z farmaceutyków i pomocniczo stosować metody alternatywne, które będą organizm wspomagać, bo wiadomo, każdy farmaceutyk ma swoje uboczne skutki. Jakieś nowe publikacje powstają? Well, zbieram się do tego już od dłuższego czasu, ale nie mam czasu. Chcę napisać teraz książkę na podstawie, znaczy przygotować konkretne jadłospisy dla indywidualnych predyspozycji metabolicznych, trawiennych, enzymatycznych i tak dalej. Po prostu, ponieważ ludzie często mnie, to co jeść, panie Jurku, to co jeść? No ja mówię, dobra, to, ale to już zaczęło się robić nudne, to co jeść, nie? Ja mówię, to lepiej napisać, co jeść. I taki jest plan, że taka książka może w najbliższym czasie powstanie. Bardzo cenna wiedza. Czy zwracałby Pan też również uwagę na grupy krwi w tej kwestii, czy to ma mniejsze znaczenie? Well, nie, uważam, że zgodnie z tym, co doktor, jak dobrze pamiętam, ten, co opracował tę ideę na podstawie badań, Amato chyba było jego nazwisko, jeśli źle wypowiedziałem, to przepraszam, ale to czytałem na temat wiele lat temu. Ja jestem raczej za doktorem Price'em, nie koniecznie na badaniu krwi, bo grup jest wiele, nie tylko te, które my znamy. Jest ich wiele, wiele więcej, ale zgodnie z tą grupą, jaką ja mam, to powinienem być wegetarianinem, a jestem weganem, a jestem całkowicie w opozycji do wegaństwa, ponieważ to są ludzie po czasie bardziej dużo chorzy, aniżeli ci, którzy mają racjonalnie wymieszaną dietę z produktami pochodzenia zwierzęcego i tego, co preferują weganie czy wegetarianie. Ja jestem za tym, żeby brać pod uwagę jeszcze zdolności trawienne, bo to nie tylko sama krew decyduje. Skąd się biorą te zdolności? Jak można ocenić? No enzymy, kwas solny, wątroba, trzustka, to wszystko trzeba, jelita, kondycję jelit trzeba wziąć. Wiele rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, żeby komuś tak ze standardu, bo ma grupę A przykładowo, powiedzieć mu, ty nie możesz jeść mięsa. Ja już zdradzę, że ja mam grupę A, ja bez mięsa nie mógłbym wytrzymać. Nie ma dnia, żebym nie miał mięsa. Uwielbiam i czuję się jak na razie, dzięki Bogu, dobrze. Panie Jerzy, na zakończenie adres strony internetowej, kontakt mailowy może do Pana? Nie, tego już jest za dużo. Ludzie naprawdę piszą, a ja nie śmiem nie odpisywać. A nie mam czasu po prostu. I takie próby udzielenia uwag na odległość, to czasami i często mija się z celem. Ludzie wykorzystują Facebooka i piszą do mnie i wypada odpowiedzieć, jeśli matka pisze, czy co, wypada, chociaż, ale to nie jest właściwa droga. Czyli najlepiej wejść na stronę internetową? Na stronę i zamówić sobie konsultacje. Pełne badanie, diagnostyki. Zrobić te badanie, które tam moja asystentka zasugeruje, zrobić sobie te wszystkie badania
i wziąć się do tego uczciwie. No nie można po łebkach. Po łebkach to my mamy na dziś. Raz a porządnie. Raz a porządnie, a nie po łebkach. Bo tak się to skończy, że nigdy nie będziemy zdrowsi. Tym bardziej, że wiele razy Pan podkreśla, że we włosach mamy zapisane nie tylko to, co jest obecnie, ale na przykład niedobory z przeszłości, tak? Wszystkie aktualne niedobory, bo tu się obserwuje człowieka na podstawie ostatnich 4 miesięcy, około 4 miesięcy. I widać jak na dłoni, co w tym organizmie się na tych przestrzeni tych 4 miesięcy działo. Dlatego to jest dla mnie to jest bardziej przydatne badanie, aniżeli badanie mikro czy makro elementów z krwi, które dzisiaj są takie, a jutro są inne. Czy zbadanie hormonów nawet sterydowych, czy nadnerczy dziś, a jutro mogą być inne. Jeszcze tu w przypadku hormonów nadnerczy, to jeszcze jest ewentualnie, skłaniałbym się do analizy moczu przy założeniu, że mocz był zbierany w czasie 24 godzin. I to wówczas jest mało wiele jeszcze adekwatne. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo proszę. Do widzenia. Do widzenia Państwu.